moment, że ja już wiedziałam, że to nie chodzi o mnie, tylko to nie jest organizacja Boża. Tak jakby mi się ta perspektywa, że to jak w tym przykładzie, co podałam na profilu, na tym na grupie, że to nie moje stopy, bo to był moment, kurde, to może chodzi o buty, nie? Tak. Powiedz ten przykład, bo to przepiękny przykład. Powiedz go od początku. Wiesz co, to może później, bo teraz będą takie etapy. Okej. Okay. No, to później, a potem będę go sprawdzać. Nie, masz rację, że rodzimy się, dostajemy od rodziców buty, to jest taki rozmiar dla dorosłych osób. I rodzice nam mówią, słuchaj dziecko, to są najlepsze buty świata. Nie znajdziesz nigdy lepszych, wygodniejszych butów świata. Więc jako dziecko bierzesz te buty, świecie sobie, ubierasz i chodzisz w nich. Wiadomo, że człapiesz, no bo one są za duże, no ale czekasz, a ta noga ci dorośnie i będzie wszystko dobrze. I to był moment, kiedy właśnie wzięłam chrzest, miałam 13 lat i człapiąc w tych butach mówiłam ludziom, na czym polega sens życia. Czy sama nic o tym nie wiem? Tak. Bo tego nie doświadczyłam, ale uczę, czym jest szczęśliwe życie, nie? Ale potem dorastasz i nagle te buty powoli zaczynają cię ubierać. Nie ubierać, patrz, stopa ci krwawi, obciera, to ci kość boli, nie? I co mówisz? Nie mówisz, co z butami, tylko mówisz, co z moimi stopami jest nie tak. Stopy, czemu wy się nie możecie dopasować do tych butów? Co jest nie tak z nimi? I chodzisz po lekarzach. To był ten moment, że jakieś siostry terapeutki byłam, jakieś psychologa brata, oczywiście, psycholożki siostry, oczywiście, bo do świętych się nie pójdzie, nie? I pytasz, co z tymi stopami moimi jest nie tak, czemu się nie może dopasować do najlepszego buta świata, nie? I ten moment, kiedy ci znajomi zostali odłączeni, to był moment, kiedy nagle spojrzałam na te buty i mówię, kurczę, to ja tyle lat obwiniam stopy, a może to but jest nie taki, nie? No i tak, jeszcze po tym wszystkim, jak już tak, to już była po prostu masakra, ja jeszcze rok się gwałciłam i chodziłam do służby. Ale bracia myśleli, że to się ze mną stało, bo ja takiej gorliwej, zgłaszającej się, za punkty chwalona, za wypowiedzi chwalona. W Anglii bracia byli pewni, że ja pionieruję nadal. Ja już nie pionierowałam, ale miałaś takiego ducha, byśmy byli pewni, że jesteś pionierką, nie? A ja mówię, że nie, ja już nie pionierowałam, ale robiłam te 30 godzin, nie? 20. I tu nagle na 2 godziny nie zgłaszam się i przez rok ja chodziłam do służby i mówię, Jehowo, wykasuj mi mózg. Pokaż mi cokolwiek. Jeśli to jest prawda, to błagam cię. Ja będę robiła to, co mi każesz. Ja będę studiować, ja będę chodzić do służby, będę chodzić na zebrania. Błagam cię. Ty zrób, ja ci to zostawiam. Twoja organizacja, jeśli to jest twoja organizacja, bo już czułam w połowie, ale wypierałam oczywiście, więc ta walka się trwała. To było coś strasznego. Gwałcić samego siebie to jest coś strasznego, nie? Ja na przykład pod biur zeszłam do łazienki i ryczałam. Ryczałam, mówię, Boże, Ty wiesz, że ja chętnie o Tobie będę mówić. Naprawdę, co w sercu, co na ustach. Ja uwielbiam się zgłaszać, uwielbiam mówić ludziom, dzielić się. Ale jak ja sama mam to rozsypane, to co ja mam mówić, nie? A brakowało mi tej mojej gorliwości, którą miałam wcześniej na zebraniu. I tak rok, po te 2 godziny, po godzinie z moim mężem, gdzieś szłam do służby, błagałam, bo widział, co się dzieje. Prosiłam, żeby jakiś studium mnie wziął, nie? Raz chyba tam miałam 5 godzin, bo akurat Michał miał taki studium, że zainteresowany przyjeżdżał do domu i ja tak oprócz siedziałam, że dałam akapity, nie? A ten zainteresowany widział, co to jest taka... Taka cicha, co się z tobą stało, nie? Podchodzi starszy do mnie, bo tych, jak te 5 godzin zdałam i mówi, Esterka, jak mnie zbudowałaś, jak cudownie. Ja patrzę na niego, spojrzałam i odeszłam i mówię, przywyżyję ci iluzją. Ja tylko napisałam te 5 godzin, żeby cokolwiek pokazać, a wy się cieszycie, że dobry znak, że ja się chyba podnoszę, nie? Duchowo. I zaczynasz to widzieć i mówię, ty. Wiesz, to jakaś komedia, nie? No po roku nie, no już po prostu nie mogłam, więc dosłownie, dokładnie rok, od stycznia do stycznia jeszcze się tak gwałciłam i później 2 lata już chodziłam na zebranie, malując oczy, ubierając spódnicę i mówię, cholera, co ty robisz? Gdzie ty idziesz? To jest straszne, już wiesz, że nie. I działa, że taki wiesz, taki robot, nie? Tak, przeciwko swojemu własnemu sumieniu, nie? Ciało, sumieniu, sercu. Tak. To jest straszne.
zaznaczyć, że nas jak widzą z boku, widzieli moje siostry, moich braci, wiesz, brat mam mówi 45 lat, a my objęci na przykład siedzimy, nie? Stulamy się. To są tak rewelacyjni ludzie, że nam z boku zawsze wszyscy mówili, ale wy jesteście niesamowitą rodziną. Jak my wam tego zazdrościmy, nie? Ja sama sobie zazdrościłam, tak cudownej rodziny. Moje siostry dwie mieszkają obok mnie, więc to było też 3 razy w tygodniu. One u mnie albo ja u nich. Więc zdajesz sobie sprawę powoli, tak? Pierwszy mój największy dylemat było, Jehowo, kim ty jesteś? Ja bez ciebie, ojcze, nie dam rady żyć. To był mój największy dylemat. I pamiętam, największe płakanie, to Boże, bo ja widziałam, że niby dateistką, nie? Bo ja sobie widziałam, ale ci wszystko sypie. I ty nie masz się czego uchwycić, nie? Druga sprawa, co z moją rodziną? Jeśli to będzie wszystko szło w tym kierunku, jak idzie. Co z moim mężem, Michałem? Masz 2 dzieci już. Co z tymi dziećmi? I to był ten moment, kiedy ja w tych butach, jak jeszcze głosiłam na siłę, dostałam w tych butach, tak? Ale potem już wyszłam z tych butów, jak byłam w tych butach, tak głosiłam i chodziłam na zebrania. Ale przez moment, że to nic się nie poprawiało. To jakby zostawiasz to czasowi, nie wiem, Jehowie i mówisz, no, próbowałam strażnicę czasami wziąć. Mówię, może nowym okiem spojrzę. No nie. No nie, szukasz różnych sposobów, nie? Chodzisz po psychoterapeutach. Nie działa już nic. Więc to był moment, kiedy przestałam chodzić. Nie poszłam na pamiątkę. To już jest bardzo poważne.